traumatyczne zdarzenie jest to zdarzenie związane z zagrożeniem życia lub poważnym uszkodzeniem ciała albo zagrożeniem fizycznej integralności, a osoba doświadczająca takiego zdarzenia przeżywa intensywny lęk, bezradność i zgrozę. Można zatem powiedzieć, że dziecko znajdujące się w sytuacji traumatycznej doświadcza wszechobecnego, ekstremalnego, zalewającego ciało i umysł zagrożenia. Doświadcza również śmiertelnego lęku, bezsilności, bezradności. Doświadcza szoku emocjonalnego i psychicznego. I myślę sobie, że to jest też bardzo ważne, żeby mieć to na uwadze, ponieważ nie dochodzi do takiej dezintegracji wewnętrznego świata przeżyć dziecka. I też dlatego tak ważne jest, abyśmy w jak najszybszym czasie podjęli działania interwencyjne i być może, jeżeli będzie taka potrzeba w przyszłości, działania terapeutyczne. I ważne jest też właśnie, żeby jakoś pamiętać o tym, że żeby przeżyć traumę, żeby wyjść z tej traumy, trzeba być w kontakcie z drugim człowiekiem, bo to jest tak silna dezintegracja wewnętrzna, że potrzebna jest ta druga osoba z zewnątrz, która pomoże przez to przejść i która pokaże, z czym się dziecko mierzy. Ja w swojej pracy zawodowej zetknęłam się ze śmiercią samobójczą nauczyciela, który również był moim kolegą. Sytuacja ta wywołała, można powiedzieć, podwójną traumę, jeżeli chodzi też i o uczniów, i też o mnie, ponieważ no już sama strata była traumą, a dodatkowo jeszcze samobójstwo. I samobójstwo też nauczyciela bardzo młodego, ambitnego, pełnego energii, jak się wydawało na tamten czas do życia, bardzo zaangażowanego w swojej wykonywany przez siebie zawód. Była to osoba, która była w takim bardzo dobrym kontakcie z młodzieżą i z dziećmi. Często uczniowie zwracali się do niego o to, żeby pomógł im rozwiązać różne ich życiowe problemy. Był to też nauczyciel, który przekazywał ideologię związaną z przekonaniem, że nie ma w życiu sytuacji, z którą człowiek nie mógłby sobie dać rady. I też stanowił taki autorytet moralny dla tych młodych ludzi. Więc no, tym bardziej też, no mówię tak, to samobójstwo i to świadectwo, które dał, no, no było czymś zupełnie innym, odmiennym od tego, co na co dzień prezentował. Z mojego punktu widzenia ta podwójna trauma też wynikała z tego, że byłam zarówno osobą doświadczającą i będącą bezpośrednio zaangażowaną w sytuację traumatyczną, czyli byłam tak samo narażona na tę dezintegrację psychiczną, jak i też byłam osobą pomagającą w tej sytuacji traumatycznej. I pamiętam, kiedy się dowiedziałam telefonicznie, późnym wieczorem, to był weekend, o tym, że nauczyciel popełnił najprawdopodobniej na tamten czas, to nie było jeszcze wiadomo, tak, a najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. No, świat mi się zawalił, że tak powiem, pod nogami. Również uległam całkowitemu zaprzeczeniu. Był to, pamiętam, no, wszechogarniający też taki szok dla mnie. Próbowałam sobie przywołać w pamięci jego obraz, naszą ostatnią rozmowę. I wiedziałam, że będę musiała w poniedziałek do tej szkoły przyjść. Do szkoły, która mi przypominała o jego istnieniu, o tym, że się mieliśmy na korytarzu razem. No i że też będę musiała się zmierzyć z żałobą i traumą uczniów, którzy do tej szkoły uczęszczają, oraz nauczycieli. No i myślę sobie, że to właśnie było dla mnie bardzo trudne, oddzielenie tych dwóch takich stanów emocjonalnych i w ogóle możliwości wydobycia się też z takiej mojej dezintegracji. I tu jakoś chciałam podkreślić, że dla mnie bardzo ważne w tym czasie było korzystanie z superwizji, czyli właśnie z tej trzeciej perspektywy myślenia, drugiej, tak, tej osoby z zewnątrz, która mogła mi też nazywać moje stany emocjonalne. Bez tego myślę sobie, żebym też tego nie dała rady przejść.
ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałam, żeby przeżyć traumę, trzeba być w kontakcie z drugą osobą. I ja również byłam osobą przeżywającą tę traumę. Dlatego też ta superwizja dała mi taką możliwość rozpoznawania, które stany emocjonalne pochodzą z mojego procesu żałoby, a które są projektowane przez uczniów we mnie. I też dzięki temu jako osoba pomagająca mogłam jak gdyby oddzielić tak i zobaczyć, co jest moje, moim wewnętrznym światem przeżyć, a co należy do świata przeżyć uczniów. Co pomagało mi z nimi też pracować, zachować to połączenie z rzeczywistością, w której się znalazłam i nie ulegać też właśnie tym mechanizmom obronnym, jakie jest zaprzeczenie i też być może właśnie fantazjowanie, tworzenie jakichś różnych teorii, o których wcześniej mówiła pani doktor. Także to jest jakoś też takie mówię, bardzo istotne, żeby jeżeli jest taka możliwość, żeby zadbać też o swój komfort psychiczny, ponieważ dla mnie właśnie ta superwizja dawała mi taką możliwość wytrzymywania trudnych stanów emocjonalnych uczniów, szczególnie wszechobecną złość, wrogość, nienawiść, która była przemieszczona właśnie ze zmarłego nauczyciela na mnie i też na inne osoby dorosłe w szkole. Oraz dzięki temu mogłam się zmierzyć z masywnymi poczuciami winy i odpowiedzialnością za śmierć, która też była bardzo silnie projektowana przez uczniów. To powodowało, że mogłam być w takim kontakcie też ze swoim światem emocjonalnym, ale też ze światem emocjonalnym uczniów i im to próbować odzwierciedlać, nazywać, pokazywać, ale też łączyć ich z rzeczywistością, jaka miała miejsce. Chciałam teraz jeszcze Państwu przedstawić pokrótce takie działania, które zostały podjęte w mojej placówce. Więc jak gdyby pierwszy taki punkt to było powołanie tego zespołu kryzysowego, w skład którego wchodził dyrektor szkoły, pedagog, psycholog, pedagodzy i psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z którą współpracujemy. Oraz specjaliści z punktu interwencji kryzysowej, z którymi byliśmy w stałym kontakcie. Ten zespół został powołany w niedzielę rano, spotkaliśmy się, czyli jak gdyby dzień też po tej tragicznej, po uzyskaniu tej tragicznej informacji. Jakie się pojawiły pytania? Przede wszystkim pojawiły się takie pytania, jakich informacji należy dostarczyć uczniom, kto powinien to zrobić i w jaki sposób? Czy mówić uczniom, że nauczyciel popełnił samobójstwo? W jaki sposób nauczyciele mają przeprowadzić lekcje w sytuacji, kiedy uczniowie dowiedzą się o śmierci nauczyciela? I tutaj ustaliliśmy, że informacje będą przekazywane przez członków zespołu kryzysowego. Podzieliliśmy się na trzy zespoły dwuosobowe. No ale z racji tego, że w szkole jest dużo klas, no to nie byliśmy w stanie od razu na pierwszych godzinach wejść do wszystkich klas. Więc też ustaliliśmy, że napiszemy taką instrukcję w cudzysłowie, o ile się w ogóle taką instrukcję da stworzyć, tak, ale jakieś być może pewne ramy, w których nauczyciele będą mogli się w miarę bezpiecznie poruszać i będą wiedzieli, jak uczniów informować i z czym mogą się też spotkać. I zaraz dokładnie też do tego przejdę, jak gdyby co przekazaliśmy w tym pierwszym kontakcie. Pojawiło się właśnie kolejne pytanie, czy mówić uczniom, że nauczyciel popełnił samobójstwo. I tutaj pojawił się taki lęk o zaistnienie efektu Wertera, o którym się podaje w literaturze, że zbyt intensywne przedstawianie samobójstwa może zaskutkować powielaniem tego typu zachowań przez młodzież. Z drugiej strony jednak ukrycie faktu samobójczej śmierci wywołałoby różnego typu fantazje w umysłach dzieci i młodzieży na temat tego, co się mogło stać. Ponieważ no, kiedy ktoś odchodzi, kiedy ktoś umiera, szczególnie w sposób tragiczny, no to szukamy też jakoś odpowiedzi na pytanie, dlaczego, jak to się stało. Więc jak gdyby no, to mogłoby zaskutkować pojawieniem się różnych fantazji, których być może byśmy nie poznali i które nie skonfrontowane z rzeczywistością mogłyby nasilać u dzieci pojawianie się właśnie lęku
zagrożenia, nieprzewidywalności, ponieważ to, co nie zostanie wypowiedziane, to, co nie zostanie jakoś mentalnie opracowane, no nie może być też uwewnętrznione. A to, czego nie znamy, o czym nie wiemy, to tak jak pani doktor wcześniej mówiła, też tworzymy sobie różne pojęcia, tak, na tyle, na ile jest to dostępne naszej psychice. Dlatego też zadecydowaliśmy, że powiemy o tym, że była to śmierć samobójcza. Co jeszcze też za tym przemawiało? Też to, że niestety sprawa została nagłośniona w mediach i wiedzieliśmy o tym też, że dzieci i młodzież przyjdą też już z pewną wiedzą dotyczącą tego wydarzenia, a też, że tak powiem, zostało to podane w szczegółach, jak do tego doszło, co się stało. Stąd też myślę sobie, że no byłoby to kolejne jakoś potwierdzenie dla tych młodych ludzi, że osoba dorosła nie jest osobą wartą i godną zaufania i nie jest też autentyczna w tym, co mówi i w tym, co przeżywa. Po drugie też mogłoby spowodować powstawanie u dzieci różnych, być może tak, błędnych opinii, stwierdzeń na temat tego w ogóle, czym jest samobójstwo, bo też nie wiemy, czy ktokolwiek z nimi kiedykolwiek na ten temat rozmawiał. I właśnie, że tak powiem, to były takie rzeczy, które na które zwróciliśmy uwagę i w poniedziałek rano odbyło się spotkanie z nauczycielami, w trakcie którego nauczyciele zostali poinformowani o tym, że nauczyciel popełnił samobójstwo. Większość z nich już wcześniej wiedziała o tym, ponieważ też się stworzyła swoista grupa wsparcia telefonicznego, także właściwie wszyscy nauczyciele już o tym wiedzieli, natomiast rzeczywiście zostało to jasno też przekazane i powiedziane. Był to czas, kiedy nauczyciele mogli odreagować też swoje emocje, no bo tak samo byli uczestnikami tego wydarzenia traumatycznego, oraz zostali poinformowani o tym, że ważne jest też, żeby zadbali o swój komfort psychiczny, że jest też, są dostępne grupy psychologów na terenie szkoły, którzy będą im służyli wsparciem. I też zostało jakby powiedziane, no, co jest ważne, o czym warto pamiętać w takim pierwszym kontakcie z uczniem. Po pierwsze, na ile jest to możliwe, tak, żeby zachowali względny spokój. Starali się rzeczowo odpowiadać na pytania uczniów, ale też żeby próbowali bardziej poznać perspektywę uczniów, czyli zobaczyć, co oni wnoszą, z czym oni przychodzą i czego oni też potrzebują. Żeby odpowiadali na pytania zgodnie z prawdą, ale nie skupiali się na szczegółach dotyczących okoliczności samobójstwa oraz dokładnym opisywaniu samego aktu odebrania sobie życia przez nauczyciela, co było uwidaczniane w mediach, tylko żeby bardziej przekierowywali to na taki poziom emocjonalny, że jest to coś bardzo trudnego do zrozumienia, że tak naprawdę każdemu z nas trudno jest w to uwierzyć i że też staramy się skupić na takich faktach, żeby umieć sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego, ale to nam nie da odpowiedzi. Tak, żeby bardziej też przejść na taki poziom emocjonalny, odzwierciedlający, aniżeli rzeczywiście takie konkretne odpowiadanie, konkretne na zasadzie opowiadania o tym, tak, jak do tego doszło, co tam się zadziało. Aby właśnie próbowali nazywać emocje, które towarzyszą uczniom, ale które też im towarzyszą w tej sytuacji. Dawali do zrozumienia, że to, co się wydarzyło, może wywoływać u każdego z dziecka cały wachlarz emocji. Od jakiejś ekscytacji, fascynacji, nawet jakiegoś zadowolenia, po smutek, żal, gorycz, złość, nienawiść, a także i obojętność, takie zamrożenie emocjonalne i że każda z tych reakcji jest normalna na tę nienormalną sytuację, w której dzieci się znalazły. Pokazywali uczniom, że na chwilę obecną trudno jest znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak postąpił. Dlaczego tak się stało, że odebrał sobie życie i że jest to bardzo trudne do zrozumienia oraz bolesne, ale nikt nie jest winny temu, że popełnił samobójstwo. Czyli takie też odbarczanie z poczuć winy, pokazywanie też, że te poczucia winy właśnie pracują w pytaniu dlaczego. Że nikt nie ponosi odpowiedzialności za śmierć nauczyciela. Poproszono również nauczycieli, aby podkreślali uczniom, że nie muszą samotnie borykać się ze swoimi problemami i że mają do dyspozycji osoby dorosłe, z którymi mogą o tym
porozmawiać na tyle, na ile będą chciały i będą czuły, że potrzebują. I też bardzo istotne było pokazywanie uczniom, że samobójstwo nie jest wyjściem z trudnej sytuacji, nie jest metodą rozwiązywania problemów. Dlatego też my tutaj dzisiaj jesteśmy z wami i chcemy wam pomóc i też danie takich konkretnych wskazówek, do kogo mogą się uczniowie zwrócić na terenie szkoły, z kim mogą porozmawiać, do kogo mogą się zwrócić również poza terenem szkoły, podanie konkretnych numerów telefonów, imion i nazwisk osób pomagających. Nauczyciele zostali również poinformowani o sposobach, w jaki sposób uczniowie mogą reagować w sytuacji tragicznej straty, czyli o tych kolejnych etapach żałoby, o których wcześniej była mowa. I też podkreślaliśmy, że przeżywanie żałoby jest czymś bardzo takim indywidualnym, w którym należy uczniowi towarzyszyć, a niekoniecznie jakoś przyspieszać pewne etapy. I uwrażliwiono nauczycieli, aby zwracali szczególną uwagę też na osoby, które według nich no jakoś, nie wiem, czy nadmiernie tak przeżywają, czy dochodzi do jakiegoś zablokowania wyrażania naturalnych reakcji żalu i przejawiania silnych emocji i żeby natychmiast informowali o tym psychologa i pedagoga szkolnego. Myślę sobie, że to, co było najważniejsze, to to, żeby nauczyciele byli po prostu w takim żywym, emocjonalnym kontakcie z uczniami. Odzwierciedlali ich stany emocjonalne, budowali taką przestrzeń do myślenia, do mówienia i odbarczali z poczuć winy. Nie jest to jeszcze czas na konfrontowanie, jest to czas bardziej na takie, mówię, odbarczanie, kontenerowanie tych emocji i uczuć, które się pojawiały, żeby dzieci mogły odzyskać jakąś względną stabilizację w tym pierwszym czasie. No i potem właśnie odbyły się spotkania z uczniami po zdarzeniu traumatycznym. Ja tylko tak pokrótce chciałam tutaj państwu, myślę, że przeczytać, bo to też jakoś jest takie moje doświadczenie, które pewnie cały czas jeszcze we mnie pracuje. Przekazać państwu, co ja jakoś pamiętam z mojego takiego wejścia do klasy, która była bardzo mocno zżyta z nauczycielem. Pamiętam, że kiedy wspólnie z psychologiem weszłam do jednej z klas, w której uczył mój zmarły kolega, poczułam, że nie jestem w stanie wypowiedzieć żadnego słowa. Panowała wszechobecna cisza, przepełniona niedowierzaniem, bólem, cierpieniem i złością. Pierwsza myśl, która pojawiła się w mojej głowie, dotyczyła pytania, dlaczego zrobiłeś to swoim uczniom? Było w tym dużo żalu, złości, goryczy, niezrozumienia, pewnie też i przerażenia. Pamiętam, że jedyne, na co było mnie stać, zanim załamał mi się głos i popłynęły łzy, to powiedzenie. Spotkaliśmy się dzisiaj w obliczu bardzo trudnej sytuacji. Sytuacji, w której nie ma z nami waszego nauczyciela i naszego kolegi, który najprawdopodobniej odebrał sobie życie. Jest to sytuacja, w którą bardzo trudno uwierzyć, której towarzyszy żal, smutek i ciągle pojawiające się pytanie dlaczego, wywołujące niepokój, a może nawet i złość. W klasie przez dłuższą chwilę panowało milczenie. Moje łzy spowodowały, że z sali pojawił się głos „Chłopaki nie płaczą”, który zapoczątkował rozmowę o tym, w jaki sposób każdy z nas może przeżywać stratę. Potem pojawiły się fantazje na temat samobójstwa i szukanie winnego. Rozmawialiśmy o tym, że na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego nauczyciel popełnił samobójstwo. Ja również tego nie wiem. Mogą się jedynie domyślać, że być może coś go w życiu przerosło. Jednak nikt nie ponosi odpowiedzialności za jego wybór, nikt na tamten czas nie mógł temu zapobiec. Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest rozmowa z drugim człowiekiem na temat swoich trudności i problemów. Dlatego też dzisiaj się spotykamy, żeby móc rozmawiać i wspólnie przeżyć te trudne chwile. I myślę sobie, że też ważne było tutaj danie takiej przestrzeni rzeczywiście na ciszę, na milczenie i po prostu być i towarzyszyć uczniom w tym, co się z nimi działo. W takiej dłuższej perspektywie w klasie, akurat w tej, w której ja byłam, były prowadzone warsztaty do końca roku szkolnego, w trakcie których właśnie uczniowie mogli rozmawiać o wydarzeniach, o swoich uczuciach, emocjach, które przeżywali.
oraz, co najważniejsze, wydaje mi się, mogli budować bezpieczną relację na nowo, bezpieczną relację z osobą dorosłą. No i też stali przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ no, nie było czasu na to, żeby jakoś zgodnie z procesem żałoby, że tak powiem, ta osoba odchodziła, tylko musiał się natychmiast pojawić nowy nauczyciel, który mógł tych uczniów dalej uczyć. Stąd też no, tutaj był dodatkowo ten proces takiego godzenia się i naprawdę zajęło to nam prawie cały rok szkolny, żeby jakoś no, oni mieli zgodę na to, że tak, to jest ten czas, kiedy już ktoś inny może nas uczyć. Także to była też praca. Dwoje uczniów z tej klasy było objętych indywidualną pomocą terapeutyczną. Tego dnia odbyło się też spotkanie z rodzicami uczniów naszej szkoły, w trakcie którego przekazano informacje dotyczące rozumienia pojęcia śmierci, przedstawiono też takie reakcje radzenia sobie, reakcje na stratę i żałobę. Omówiono również objawy stresu traumatycznego, czyli też co może rodziców zaniepokoić i że wtedy też warto zwrócić na to uwagę i udać się do specjalistów. I poinformowano rodziców o dostępności też indywidualnego poradnictwa kryzysowego. I myślę sobie, że takie najważniejsze działania właśnie w tych spotkaniach z nauczycielami, z uczniami, z rodzicami, można takie trzy grupy podzielić, że były to oddziaływania informacyjne, informujące, działania edukacyjne oraz też działania rozładowywujące emocje i też takie mówię odzwierciedlające. Dzieci i młodzież tego dnia potrzebowały bardzo dużego wsparcia i opieki ze strony nauczycieli. Młodsze dzieci przytulały się do swoich wychowawców, starsze zadawały mnóstwo, przepraszam, i też te młodsze zadawały właśnie mnóstwo pytań dotyczących też śmierci, takich pytań poznawczych. Starsze natomiast bardziej stanowiły dla siebie taką grupę wsparcia. Przepraszam, w milczeniu spędzali lekcje i przerwy. Większość z nich już przyszła do szkoły ubrana na czarno. Zbierali się też razem z nauczycielami, to też tak spontanicznie powstało. Zbierali się przed szkołą, zostało do tego wyznaczone miejsce, gdzie mogli zapalić znicz, postać, pomilczeć. I też tutaj ustalono, że kwestia pogrzebu nauczyciela jest kwestią bardzo indywidualną. Te dzieci, które będą czuły taką potrzebę i będą miały gotowość na to, żeby pójść na pogrzeb, pójdą ze swoimi rodzicami, którzy również no, jakoś musieli na to wyrazić zgodę. Nie zostało zorganizowane, że tak powiem, żadne wspólne wyjście szkolne. Było bardzo dużo młodzieży i dzieci na pogrzebie, natomiast rzeczywiście było to ustalone, że to rodzice idą z dziećmi też na ten pogrzeb. Na bieżąco również omawiano później jeszcze też z nauczycielami zachowania uczniów. Właśnie opracowano taki może długoterminowy program wsparcia dla uczniów. Czyli też tak naprawdę myślę sobie, że tutaj można powiedzieć o takiej czujności, cały czas badaniu, co się dzieje, co się zmienia, jakie pojawiają się problemy, trudności i podejmowanie adekwatnych działań. Zorganizowano też przed Świętem Zmarłych takie warsztaty dla uczniów, ale były to bardziej warsztaty związane z taką umiejętnością przeżywania, wyrażania swoich uczuć, emocji. No i tak jak wcześniej wspomniałam, że dwóch uczniów objęto indywidualną opieką i że w jednej klasie przez cały rok szkolny prowadzono warsztaty. Myślę, że w pracy z dziećmi, które doświadczyły straty ważnej osoby, istotne jest przede wszystkim autentyczne i żywe, emocjonalne bycie w kontakcie z tymi dziećmi, które pomaga im zintegrować to trudne doświadczenie, bo taka jest nasza rola. Podsumowując też, jest tutaj, zebrałam takich może 12 wskazówek dla dorosłych wspierających dziecko po stracie rodzica lub innej bliskiej i znaczącej osoby według pani Mini Kairs. Po pierwsze, dawaj prawdziwe i bezpośrednie informacje. Nie ukrywaj swoich uczuć przed dzieckiem. Daj dzieciom czas na zrozumienie, czym jest śmierć. Licz się z faktem, że dzieci nie mogą zajmować się zbyt długo mocnymi uczuciami. Pozwól dzieciom zajmować się ich smutkiem.
Informuj dzieci o mogących się pojawić reakcjach i uczuciach. Zapewnij dziecko o tym, że tak życie, jak i jego rodzina będą trwały dalej. Daj dzieciom szansę wyrazić ich własne myśli i uczucia. Daj dzieciom zapewnienie, że mogą nadal być dziećmi. Przyjmij do wiadomości, że dzieci tracą coś więcej niż ukochaną osobę. Zachęcaj dzieci do rozmów z przyjaciółmi. Zachęcaj otoczenie, by poświęcało uwagę dzieciom. Dziękuję bardzo.